Witajcie! Dzisiaj się trochę działo, właściwie przez ostatnich parę dni się trochę działo i między innymi wreszcie licznik obrotów działa, także bardzo się cieszę. Jarek tutaj odwalił kawał dobrej roboty. Prosta sprawa, szybka, ale tam się wyjaśniło dlaczego co i tak nie grało i fajnie, że to zrobił, zaraz Wam pokażę, zobaczycie na filmie. No i przede wszystkim prace trwają, jeśli chodzi o glebogryzarkę. Tam było parę takich rzeczy, które trzeba było poprawić. Nie będę w tej chwili zdradzał co i jak. Sami zobaczycie na filmie. Także zapraszam do oglądania. No tutaj się jeszcze tym napędem licznika zająłem przy okazji. Chwilę czasu jeszcze było. No i tutaj wymieniłem linkę na następną. Chyba trzecią. No ale tak sobie poglądałem, no, bo jest taka sama w sumie jak ta co zamontowałem. Pewnie na tej samej firmy. No sobie tak popatrzyłem na to, no to kurczę, tutaj sądzę, że w sklepie mi się po prostu rozerwała. I wiem, skleili taśmą izolacyjną, o tu ładnie widać izolacja. No i dlatego nie podawała napędu z licznika, bo za krótka była. No a teraz, opa. Jest. Także w końcu operacja ma pozytywny skutek. No, dobra. To do później. No, dzisiaj ciąg dalszy zabaw z 60-ką i glebogryzarką. Tutaj reszta tych zębów, które miałem, to zostaje zamontowane. Teraz czekam aż kurier może dzisiaj dowiezie jeszcze resztę, to jutro już się na gotowo to poskłada. No i co tu? No i tu jakiś czas tam łyżka były wymieniane, no ale ten wałek stanął, także nie da się obrócić. No i muszę tu zajrzeć, o co mu tu chodzi. Czy czasami znowu nie trzeba tych łyżek wymienić, bo tu brakowało oleju. No ale to już myślę, że nie będzie aż tak ciężko. No bo tego wałka za nic się nie da obrócić, stanął dęba. No. Także na razie wiosna. Rozbiorę to od góry jeszcze. Może tam od przodu zobaczę co tam słychać i wtedy jeszcze coś ewentualnie nagram. No i tutaj niestety będzie wymiana łożysk na tym wałku, bo na tym są ok, wszystko haca. No ale na tym gdzieś tam woda się dostała i dosyć mocno zagniło, także za nic nie idzie zerwać tych łożysk nawet na siłę jakby chciała, a były nie, jakiś czas temu z tego co wiem wymienione. No także teraz muszę tu rozebrać przód, tą całą przystawkę przednią. No tu się od tej strony dobrać. No i kurczę, jakoś to wybić. No pewnie też ciekawie będzie. Z wybijaniem tego. No na obecną chwilę tyle. No także sprzęty trzeba było zabrać ze sobą niestety, bo łożyska stąd dwie sztuki muszę wymienić, ale one tak były podzewiałe, że teraz się wropią. Jedną moczę na razie, bo drugiego jeszcze nie udało mi się rozebrać, bo tam śruby są pourywane, tak jak tu i tu, tylko jedno było działające. Czy nie urwane, no ale to pomału zaczyna być widoczne łożysko, już osiadło dosyć. O, pomału jakaś tam cyrlica gdzieś, o tak tu, gdzieś tu coś się pojawia.
wiem, czy to tak będzie widać. O, ale tu widać. No, mało coś tam się pojawia, także już przez całą noc postoi, może to odpuści tą rdzę. A potem jeszcze to trzeba będzie te śrubki po najpierw naspawać, spróbuję nakrętki, może to się uda nakręcić, no jak nie, to trzeba będzie rozwiercić niestety. Głębokie w środku nie są, tyle ile tu taka króciutka śrubeczka, co nic, także myślę, że uda się tam w miarę sprytnie wykręcić. No, a jak się uda, to coś potem pokażę. No i słuchajcie, jeszcze w międzyczasie, zanim wyjechałem, to jeszcze zacząłem szykować temat przyczepy, jak wiecie, z moich ostatnich filmów. No i pokażę Wam, co tam jeszcze takie blachy trzeba było ponawiercać i tu jeszcze ten temat przygotowałem, także mam nadzieję, że uda się szybko przyczepę ogarnąć, bo będzie się działo. Dobra, nagrywa się. No, widzieliście, jak to wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że się podoba. Robota w każdym razie wre. Mam nadzieję, że uda się szybko odpalić tą glebogryzarkę. Dzisiaj noże najpóźniej jutro będą już na miejscu, także dokończymy składanie glebogryzarki. Mam nadzieję, że te łożyska da się jakoś opanować. Jeżeli nie, trzeba będzie kupować drugie i co gorsza, trzeba będzie sprawdzić, co to za maszyna. Niestety wiem tylko tyle, że jest rosyjska i z 83 roku. Jeśli wiecie, co tam ma być, albo ktoś ma z Was jakieś instrukcje, dokumenty czy coś, żeby można było dojść do tego, co to jest i jakie tam mają być łożyska, to byłoby świetnie, gdybyście napisali w komentarzu, bo bardzo, bardzo by to ułatwiło naprawdę sprawę. Także byłoby super. No jeżeli nie, trzeba będzie się posiłkować suwmiarką i niestety mierzyć to, że tak powiem, z natury i wtedy odpowiednie łożyska dokupować, chyba że te, które łożyska tam są, one po prostu w tej ropie, co Jarek tam moczył i tak dalej, może jakimś tam innym środkiem to się uda je ożywić, no i będą chodziły, a jeżeli nie, no to trudno, zacznie się poszukiwanie. To tyle w dzisiejszym filmie, dziękuję za oglądanie i trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!